Stany Zjednoczone Ameryki to bez wątpienia olbrzymi kraj. Jego terytorium to prawie 10 milionów kilometrów kwadratowych, co plasuje go na czwartym miejscu na świecie pod względem powierzchni. 48 stanów federalnych wraz z dystryktem Kolumbii zajmuje część kontynentu między Atlantykiem i Pacyfikiem. Kolejne dwa to Alaska, będąca enklawą oddzieloną przez Kanadę, i Hawaje, archipelag na Pacyfiku. Oprócz tego USA posiadają szereg terytoriów zależnych o zróżnicowanym statusie prawnym. Tak więc w tym odcinku chciałbym przedstawić, jak w ciągu kilkuset lat, od kiedy pierwsze angielskie statki z osadnikami przybiły do wschodniego wybrzeża, zdobyto tak wielkie terytorium. Zapraszam do oglądania. Pierwszą stałą osadą na terenie współczesnych Stanów Zjednoczonych, którą założyli Europejczycy, było St. Augustine na Florydzie. Założyli ją Hiszpanie w 1565 roku. Wcześniej przeprowadzali wyprawy zwiadowcze z terytorium Meksyku, podczas których zakładali tylko tymczasowe obozowiska. Pierwsza angielska kolonia została założona w 1585 roku na wyspie Roanoke w Karolinie Północnej, jednak nie utrzymała się. Do dziś przedmiotem spekulacji jest, co stało się z osadnikami, a kolonia nazywana jest też zaginioną kolonią. 14 maja 1607 roku, po kilkunastu nieudanych próbach, założono Jamestown w Virginii, pierwszą angielską osadę, którą udało się utrzymać. Kolonistów trapiły choroby, napady Indian i wysoka umieralność, jednak przedsięwzięcie wydawało się mieć przed sobą przyszłość. W 1619 kompania wirginijska, która zawiadywała kolonią, wysłała pierwsze statki z kobietami, aby osadnicy mogli zakładać rodziny. W 1624 władztwo nad nią przejęła korona angielska. 21 listopada 1620 roku ze statku Mayflower w dzisiejszym Plymouth zeszli na ląd pierwsi pielgrzymi, dając początek osadnictwu w Massachusetts. To właśnie tam w ciągu najbliższych lat dokonała się kolonizacja na największą skalę i w sposób najbardziej zorganizowany. Do Ameryki przybyło kilkadziesiąt tysięcy osób. W 1630 roku założono Boston oraz inne miasteczka, niektóre z nich nawet w odległości 50 km w głąb lądu. W 1632 jako prywatna posiadłość Lorda Baltimore powstała kolejna kolonia, Maryland. W 1636 roku uchodźcy religijni opuścili Plymouth i na terenach odkupionych od Indian założyli miasteczko Providence, stolicę przyszłego Rhode Island. Dwa lata później z podobnych przyczyn powstało New Hampshire. Massachusetts rozrastało się tak bardzo i przyjmowało już tylu kolonistów, że dalsze osadnictwo nie pochodziło już bezpośrednio z Europy, a właśnie z tej kolonii. W 1636 roku założono Hartford w Connecticut. W roku 1663, po przerwie w napływie osadników spowodowanej wojną domową w Anglii, proces został wznowiony. Wtedy to właśnie powstała kolonia Karolina, która w 1712 roku podzieli się na północną i południową. Rok później, w wyniku wygranej wojny z Holandią, Anglicy przejęli Nowy Amsterdam, który stał się dwiema nowymi koloniami, Nowym Jorkiem oraz New Jersey. Jeszcze w tym samym roku powstała kolejna kolonia, Pensylwania. Początkowo w jej skład, z pewną autonomią, wchodziło też hrabstwo Delaware. Od początku XVIII wieku nastąpił wzrost penetracji lądu, aż do osiągnięcia Appalachów. Ten łańcuch górski był tak naturalną, jak i prawną granicą. Nie wolno było się osiedlać na zachód od nich. Ekspansja trwała więc w innym możliwym kierunku, na południowy wschód. Około 1733 roku powstała też ostatnia z tak zwanych 13 pierwszych kolonii, Georgia. Prawie w tym samym czasie, w którym trwała angielska kolonizacja w Virginii, w Nowej Szkocji zaczęły powstawać pierwsze osady francuskie. W latach 70. XVII wieku Francuzi z okolicy Wielkich Jezior rozpoczęli penetrację terenów na południe wzdłuż rzeki Mississippi. W 1682 roku tereny te proklamowane zostaną jako francuska kolonia Louisiana. W 1699 roku założono tam pierwszą osadę, Biloxi, a w 1718 Nowy Orlean. Tak więc w XVIII wieku kolonie angielskie, zaczynając od północy, graniczyły z francuską Kanadą, dokładnie z Nową Szkocją i Quebecem, dalej na południowy wschód z terytorium zamieszkałym przez Indian, a od południa zagrażała im hiszpańska Floryda. Tymczasem na starym kontynencie tradycyjnie trwały różne wojny między Francją a Anglią, które toczyły się także na pobocznych teatrach wojennych, w tym amerykańskim.
W ich trakcie Francuzi sprzymierzyli się z plemionami indiańskimi z Doliny Ohio, z którymi napadały na kolonie angielskie. W 1756 roku wybuchła kolejna wojna, zwana Siedmioletnią, która zakończyła konflikt o panowanie w Ameryce Północnej. Wojna ta była pierwszą pomiędzy mocarstwami europejskimi, która rozpoczęła się nie w Europie, a właśnie w Ameryce. W jej trakcie William Pitt przybył do Ameryki na czele 25-tysięcznej armii, drugie tyle zwerbował spośród Amerykanów. W trakcie działań wojennych zdobył i zniszczył francuski Fort Duquesne, chroniący wejścia do doliny rzeki Ohio. W jego miejscu założył własny obóz, przyszły Pittsburgh. W trakcie działań wojennych wojska angielskie zdobyły przewagę i podbiły terytoria francuskie i hiszpańskie. Na mocy traktatu paryskiego w 1763 roku Francuzi utracili wszystkie swoje terytoria w Ameryce Północnej. Kanada i wszystkie ziemie na wschód od rzeki Mississippi przeszły pod władanie angielskie. W drodze wymiany z Hiszpanią Anglicy uzyskali Florydę w zamian za Kubę i Filipiny, przy czym władztwo na tych terenach utrzymali tylko tymczasowo. Sama Luizjana z Nowym Orleanem przeszła pod panowanie hiszpańskie. 4 lipca 1776 roku doszło do ogłoszenia Deklaracji Niepodległości. 13 kolonii stało się niezależne od korony brytyjskiej i wybuchła wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych, która trwała do 1783 roku. Na mocy kolejnego już traktatu paryskiego Wielka Brytania uznała niepodległość USA. Dotychczas kolonie nie mogły sięgać poza Appalachy, teraz wschodnia granica przesunęła się do rzeki Mississippi. Na północy stanowiły ją Wielkie Jeziora i 49. Równoleżnik. Południowa granica z Hiszpanią pozostała bez zmian od czasu wojny siedmioletniej. W 1799 roku Kongres uchwalił przepisy, zgodnie z którymi nowe zdobycze na zachodzie mogły zostać przyjęte do Unii jako nowe stany. Jednym z najważniejszych czynników była odpowiednia liczba ludności danego terytorium. Wtedy też pierwotne kolonie zaczęły rezygnować ze swoich ambicji terytorialnych na rzecz nowych stanów. Pierwsze powstawały w okolicy Wielkich Jezior, na niedawno zdobytym terytorium Ohio. W roku 1800 Napoleon dokonał potajemnych ustaleń z Hiszpanią o zwrocie Luizjany, która miała być dla niepoznaki dalej administrowana przez dotychczasowych właścicieli. Zamierzał odbudować francuskie Imperium Północnoamerykańskie, utracone w wojnie siedmioletniej. W 1802 roku port w Nowym Orleanie zaczął odmawiać obsługi kupców amerykańskich. Thomas Jefferson wiedział, że lepiej mieć za sąsiada słabą Hiszpanię niż potężną Francję. Choć dotychczas to Francuzi byli sojusznikiem Amerykanów przeciwko Brytyjczykom, wszystko mogło się szybko zmienić. Wysłał więc do Paryża Jamesa Monroe z propozycją zakupu Nowego Orleanu wraz z okolicami za 10 milionów dolarów, ewentualnie w celu uzyskania zgody na dostęp do portu i bezproblemowej żeglugi po Mississippi. W razie fiaska miał udać się do Londynu, negocjować sojusz z dotychczasowym wrogiem. Szczęśliwie dla Amerykanów, w tym czasie trwało powstanie na Haiti, którego nie udało się opanować i które zakończyło się powstaniem drugiego, niepodległego państwa w Ameryce. Napoleon musiał więc zrezygnować z ambitnych planów odbudowy francuskiego imperium w Ameryce. Bez problemu zgodził się na sprzedaż Nowego Orleanu, dorzucając do oferty całą Luizjanę. Cena zaproponowana przez Napoleona wynosiła 15 milionów dolarów, 5 milionów więcej niż za sam Nowy Orlean. Czy to było dużo pieniędzy? Bardzo. Stanowiło półrocznego budżetu federalnego, ale Monroe zgodził się ponad swoje kompetencje z obawy, że Napoleon może zmienić zdanie. Później Kongres potwierdził zgodę. W ramach transakcji zakupiono obszar o powierzchni 2 145 000 km2, prawie 25% dzisiejszej powierzchni. Ostateczna cena wyniosła ponad 23 miliony dolarów. Po tej transakcji USA sięgało aż do Gór Skalistych, jednak zainteresowanie zdobywaniem nowego terytorium tylko rosło. Spoglądali zarówno w kierunku zachodniego wybrzeża, Florydy, jak i Kanady. Od 1810 roku podejmowali próby nabycia Florydy, jednak bez skutku. Z powodu trudności wewnętrznych, mieszkańcy tych terenów próbowali ogłosić niepodległość od Hiszpanii. Proklamowali Republikę Zachodniej Florydy, od Nowego Orleanu do Mobile i zgłosili akces do Unii. We wschodniej Florydzie także podejmowano takie próby, jednak bezskutecznie. W tym właśnie okresie, to jest na początku XIX wieku, zaczęły nasilać się walki z plemionami indiańskimi, wspieranymi przez Anglików i Hiszpanów. W
1817 roku generał Andrew Jackson został wysłany w pogoń za Indianami Seminole, którzy po jednym z napadów na Amerykanów zbiegli na hiszpańskie terytorium. Wkroczył do obcego kraju jak do siebie, zdobył kilka fortów i nawet pojmał gubernatora. Amerykanie oświadczyli, że skoro Hiszpanie nie potrafią kontrolować swojego terytorium, niech oddadzą je USA. 2 lata później za kwotę 5 milionów dolarów sprzedano resztę Florydy. Dodatkowo ustalono granicę z Meksykiem. Hiszpanie zrzekli się praw do terytorium Oregonu, w zamian za co Amerykanie zrobili to samo wobec Teksasu. W 1818 roku USA i Wielka Brytania zawarły układ graniczny, który potwierdził granicę na wschód od Wielkich Jezior na 49. równoleżniku. W związku z tym dokonano pewnych korekt na granicy Kanady i Luizjany oraz potwierdzono, że granice Oregonu zostaną ustalone później. W 1822 roku Meksyk uzyskał niepodległość od Hiszpanii i zaczął zapraszać osadników amerykańskich. Do 1830 napłynęło tam 30 tysięcy Amerykanów, przez co rząd zakazał napływu większej ilości ludzi. W 1835 wprowadzono przepisy, na podstawie których uzyskano większą kontrolę nad osadnikami. Rok później z tego powodu wybuchła rebelia, na mocy której proklamowano nową, niezależną Republikę Teksasu. Po początkowych porażkach, w tym pod Alamo, armia Republiki pod dowództwem Sama Houstona pokonała Meksykanów i nawet wzięła do niewoli prezydenta Antonio Lopeza de Santa Anna. Ten był zmuszony podpisać kapitulację i uzyskać niepodległość Teksasu. W 1823, po uzyskaniu niepodległości przez Meksyk, a także na podstawie podobnych wydarzeń, które z buntu przeciwko władzy europejskiej przeszły do proklamacji niepodległości przez kolejne kraje południowoamerykańskie, narodziła się w USA tak zwana doktryna Monroe. Można ją streścić jako nieangażowanie się Amerykanów w sprawy europejskie oraz stanowczy sprzeciw przeciwko europejskiej aktywności w obu Amerykach poza Kanadą. Wracając do Meksyku. Republika Teksasu zgłosiła akces do Unii już w 1837 roku. Można pomyśleć, że została przyjęta od razu. Jednak w samych Stanach trwały już tarcia między północą i południem, które miały niedługo doprowadzić do wojny secesyjnej. Teksas był tak duży, że mógłby zostać nawet 5 nowymi stanami, oczywiście po niewolniczej, południowej stronie, na co północ nie chciała się zgodzić. Z drugiej strony rząd federalny patrzył łakomym okiem nie tylko na Teksas, ale także na 2 kolejne słabo zaludnione prowincje południowego sąsiada, Kalifornię i Nowy Meksyk. Podejrzewano też, że na te terytoria oraz na Oregon ostrzą sobie zęby Brytyjczycy z pobliskiej Kanady. Przenieśmy się na chwilę na przeciwległy kraniec USA. W 1820 roku ze stanu Massachusetts wydzielił się północny stan Maine. Jego władze szukały możliwości uzyskania nowych terenów pod osadnictwo. Pokój paryski z poprzedniego wieku nie ustalił przebiegu granicy z Kanadą w tej okolicy zbyt szczegółowo. Nadawano więc Amerykanom ziemię w rejonie rzeki Aroostook, choć był to teren kontrolowany przez Brytyjczyków. W 1827 pewien lokalny farmer ogłosił proklamację Republiki Madawaska. 2 dni później został aresztowany przez Brytyjczyków. Władze stanowe ogłosiły, że obywatel Stanów Zjednoczonych został pojmany na amerykańskiej ziemi. Prawie wybuchła wojna, doszło jednak do ustaleń dyplomatycznych i konflikt został zażegnany. W 1838 roku władze brytyjskie znowu aresztowały Amerykanina, tym razem urzędnika. Wybuchła wojna i wysłano armię do zajęcia tego terenu. Brytyjczycy nie wysłali żadnych wojsk, nie doszło więc do żadnych walk. W wyniku rokowań USA uzyskało nowe ziemie o powierzchni 18 170 km2. A teraz powróćmy do Teksasu i na daleki dziki zachód. Postępował tam znaczny rozwój osadnictwa. Z powodu prześladowań religijnych grupa Mormonów opuściła Illinois i założyła nowy Syjon nad Wielkim Jeziorem Słonym, które akurat znajdowało się w Meksyku. Terytorium Oregonu interesowali się wszyscy. USA, Anglia, Hiszpania, a nawet Rosja. To właśnie szlakiem oregońskim z St. Louis podróżowali osadnicy w słynnych krytych wozach. Mieszkańcy Kalifornii i Teksasu żądali włączenia do USA. 1844 był rokiem wyborów prezydenckich. Początkowo do walki o fotel stanęli Martin Van Buren i Henry Clay. Obaj odżegnywali się od ekspansji i nadchodzącej nieuniknionej wojny z Meksykiem. Nastroje społeczne, napełnione wręcz mesjanizmem, były jednak zupełnie inne. W XIX wieku w Stanach
panowała pewna doktryna filozoficzna zwana oświeconym przeznaczeniem, zgodnie z którą należało się im jakieś nadprzyrodzone prawo do objęcia władzy nad całym kontynentem. Choć sam termin pojawił się w 1845 roku, to już kilkadziesiąt lat wcześniej tego typu twierdzenia padały z ust samego Jeffersona. Stany miały być najlepszym piewcą demokracji, szczególnie dla Indian i Meksykanów. Z tego powodu demokraci wystawili do walki o urząd Jamesa Polka zamiast Van Burena, ponieważ był on entuzjastą ekspansji. Oczywiście wygrał wybory i został 11. prezydentem USA. Ustępujący prezydent Tyler uznał to za głos ludu i na dwa dni przed ustąpieniem z urzędu podpisał akt przyjęcia Teksasu do Unii. Latem 1845 na terytorium Teksasu wysłano pierwsze oddziały wojskowe i prawie jednocześnie zaproponowano odkupienie wszystkich spornych terenów. Granica Teksasu miała zostać ustalona na rzece Rio Grande. Za Nowy Meksyk Amerykanie oferowali 5 milionów dolarów, za Kalifornię 25. Na początku 1846 roku wojska dotarły do rzeki i w wyniku pewnych incydentów sprowokowały wojnę z Meksykiem, która oficjalnie wybuchła 13 maja 1846. W trakcie wojny przewagę osiągnęli Amerykanie i po dwóch latach na mocy traktatu z Guadalupe Hidalgo uzyskano pokój. Meksyk uznał granicę na Rio Grande oraz przejęcie Nowego Meksyku i Kalifornii. Amerykanie zgodzili się zapłacić 15 milionów dolarów w gotówce i ponad 3 w darowanych długach. Po serii rokowań i ustaleń z kompanią Zatoki Hudsona, Brytyjczycy uznali, że nie warto zajmować terenów poniżej umownej granicy kanadyjskiej i odpuścili ekspansję na południe. Ustalono granicę na 49. równoleżniku do samego Pacyfiku, a Anglicy zachowali wyspę Vancouver. 18 czerwca 1846 roku Senat przegłosował przyjęcie terytorium Oregonu w takiej formie. Niektórzy poczytywali to za zdradę. Trwała jednak wojna z Meksykiem i Amerykanie obawiali się wojny na dwa fronty. W 1853 dokonano jeszcze korekty granic z Meksykiem, zwanej zakupem Gadsena. USA odkupiło od Meksyku za 10 milionów dolarów tereny na zachód od rzeki Rio Grande jako miejsce podbudowy linii kolejowej. W 1854 Amerykanie chcieli odkupić od Hiszpanii Kubę. W 1856 Kongres uchwalił ważną dla tematyki dzisiejszego odcinka ustawę, zwaną Guano Act. Zgodnie z nią, amerykańscy obywatele mogli zawłaszczać niezamieszkałe wyspy, które nie znajdowały się pod jurysdykcją innych krajów, jeżeli znajdowały się na nich pokłady guano, ptasich odchodów używanych jako nawóz. W 1857 roku na tej podstawie zajęto wyspy Navassa na Karaibach, a także Baker, Howland i Jarvis na Pacyfiku. Rok później na tej samej podstawie zajęto wyspy na atolu Johnstona. W 1859 roku wyspę Midway, a w 1860 rafę Kingmana, choć oficjalnie zaanektowano ją w 1922. Trwająca w latach 1861-1865 wojna secesyjna chwilowo zahamowała ekspansjonizm USA, które musiało się skupić na swoich problemach wewnętrznych. Przerwa nie trwała jednak długo. William Seward, sekretarz stanu po wojnie secesyjnej, prowadził bardzo aktywną politykę nastawioną na zwiększenie amerykańskiego terytorium. Rozpoczął działania dążące do przejęcia Królestwa Hawajów. Pierwsze amerykańskie statki zaczęły tam przybijać około 1820 roku. Rozwój osadnictwa wpłynął na podpisanie umowy o współpracy w 1875. W 1887 uzyskano prawo do budowy bazy wojennej Pearl Harbor. W 1893 wybuchł bunt przeciwko lokalnej władzy i wystąpiono z wnioskiem o akces do Unii. Co za przypadek? 1 lipca 1898 roku Kongres wyraził zgodę na przyłączenie ich do USA. Wraz z Hawajami do USA przyłączono atol Palmyra, położony na południe od archipelagu. Seward proponował też bezskutecznie zakup duńskich Indii Zachodnich za kwotę 7,5 miliona dolarów. Dziś te karaibskie wyspy znamy pod nazwą Wysp Dziewiczych Stanów Zjednoczonych. Ostatecznie, za zgodą duńskiego parlamentu, zostały zakupione za 25 milionów dolarów w 1917 roku. Wreszcie w 1867 za kwotę 7 milionów i 200 tysięcy dolarów nabył od cara Alaskę. Ówcześni raczej wyśmiewali ten zakup.
Nie znano bogactw naturalnych tego terenu i postrzegano go jako lodowe pustkowie. Nazywano ją lodówką Sewarda, czy nawet szaleństwem Sewarda. Sam zakup był tłumaczony zakusami połączenia Alaski z resztą terytorium, oczywiście kosztem Kanady. Otóż bezpośrednio po wojnie secesyjnej próbowano wyciągnąć od Wielkiej Brytanii Kanadę jako odszkodowanie za jej wkład w wydłużenie trwania konfliktu. W 1870 próbowano bezskutecznie dokonać aneksji Dominikany. W 1878 roku USA, Niemcy i Wielka Brytania założyły bazę na archipelagu Samoa. W 1899 w drodze umowy część archipelagu przyznano Niemcom, resztę przejęły Stany. Obszar ten nazywany jest obecnie Samoa Amerykańskim. Jeszcze w latach 70. XX wieku wyspy archipelagu były obiektem korekt granicznych i ustaleń terytorialnych z Nową Zelandią. W 1898 wybuchła wojna amerykańsko-hiszpańska, mająca na celu doprowadzenie do niepodległości Kuby od Hiszpanii. Amerykanie oczywiście zamierzali rozszerzyć swoją strefę wpływów, jednak zaznaczali, że nie zamierzają jej anektować. Podpisany 10 grudnia tego samego roku traktat pokojowy w Paryżu przyznał niepodległość Kubie. Choć Stany jej nie anektowały, to wyspa była uważana za terytorium całkowicie podległe Amerykanom, aż do przejęcia władzy przez Fidela Castro w 1959 roku. Do dziś w rękach USA pozostaje baza marynarki wojennej w Guantanamo, która od 1903 roku leży na terytorium dzierżawionym od Kuby, czego jednak obecne władze kubańskie nie uznają. W drodze powojennych ustaleń USA przejęły także Puerto Rico, które pozostaje jego terytorium zależnym do dziś, oraz Filipiny, które uzyskały niepodległość wkrótce po zakończeniu II wojny światowej. Mniejszym, posiadanym do dziś terytorium uzyskanym od Hiszpanii, pozostaje wyspa Guam. Wojska amerykańskie zmierzające na Filipiny zatrzymały się także na wyspie Wake, gdzie zatknięto amerykańską flagę. Ponieważ znajduje się ona w połowie drogi między Hawajami a Filipinami, była dobrym miejscem na magazyn do uzupełnień i łącznik kabla podmorskiego. Anektowano ją więc oficjalnie rok później. W 1903 roku podpisano umowę z rządem Kolumbii dotyczącej dzierżawy przesmyku panamskiego, w którym zamierzono zbudować kanał żeglugowy. USA miało zapłacić 10 milionów dolarów i 250 tysięcy rocznego czynszu za 99-letnią dzierżawę tego terenu, jednak Kolumbijczycy nie zgodzili się. Szykowano już zbrojną interwencję, jednak w Panamie wybuchło powstanie, które doprowadziło do niepodległości jej od Kolumbii. Co za przypadek! Prezydent Roosevelt podpisał więc umowę dzierżawy z Panamczykami na warunkach zaproponowanych Kolumbijczykom. W 1904 w trakcie konfliktów mocarstw europejskich z Wenezuelą i Dominikaną doszło do rewizji doktryny Monroe dokonanej przez Roosevelta. Zgodnie z jej odświeżoną wersją USA miało stać się międzynarodowym policjantem, egzekutorem długów i głównym graczem w obu Amerykach. Do roku 1915, działając zgodnie z tymi zasadami oraz stosując tzw. dyplomację dolarową, USA uzależniło od siebie Nikaraguę, Dominikanę i Haiti. Zdobycze te były jednak krótkotrwałe i zakończyły się w latach 30. Ostatnia istotna zmiana terytorium USA nastąpiła już po II wojnie światowej. Od 1947 roku, jako terytorium powiernicze ONZ, Stany otrzymały zarząd nad powierniczymi wyspami Pacyfiku. Do tego czasu tereny te znajdowały się pod władzą japońską w ramach ustaleń Ligi Narodów. Jednak w wyniku działań wojennych na Pacyfiku to Amerykanie zajęli te wyspy. W 1978 na gruncie wysp powierniczych powstały cztery państwa. Trzy z nich wybrały niezależność. Są to Mikronezja, Wyspy Marszala i Palau. Czwarte, Mariany Północne, postawiło na Unię z USA i dziś jest ich terytorium stowarzyszonym, tak jak Puerto Rico. Oczywiście po II wojnie światowej Amerykanie sprawowali kontrolę nad różnymi innymi terytoriami, jak choćby amerykańska strefa okupacyjna w Niemczech czy Irak. Ale to już tematy na zdecydowanie inny film. Pozdrawiam i zapraszam do komentowania.